Witam, Mieszki z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Harlem 4 na wakacji Rygdem Pola jako Wielkie Imperium Rzeczypospolitej. W ostatnim odcinku oczywiście, no, poknęliśmy w Turcji nieco front, po czym ja już zakończyłem sesję i chciałem sprawdzić, jak to wszystko pójdzie, jak to ładnie będzie z tym, no i powiem szczerze, trochę głupio wyszło, dlatego że nie będzie ładnie, dlatego że trochę to zajmie. Dlatego też po tym odcinku ja trochę sobie pograinduję, że tak powiem, czyli po prostu będę robić wszystko poza odcinkiem, ponieważ bardzo ciekawa rzecz, będę musiał co chwilę budować kolej, dlatego że na tych terenach nie ma kolei. Jej. Tak, więc na tym polega cała nasza rozgrywka teraz. Jedyne co, to musimy poczekać, jak tutaj się wytworzy punkt i ja w międzyczasie wybuduję z tyłu, dlatego że to prędzej już z tyłu zrobi się niż z przodu. Oraz też wielkie problemy z gumą. Trochę zbyt późno zrobiłem coś takiego, że po prostu nie wybudowałem sobie rafinerii. A rafinerię tak naprawdę moglibyśmy wykorzystać, żeby tam coś porobić z tym. Więc tak, mod oczywiście, co znowu dostał aktualizację. A skąd wiem, że dostał aktualizację? Ponieważ na samym początku trochę mi się rzeczy pozmieniało. Fajnie, że gościu pracuje nad tym modem, że nie tylko zostawił go i nic z nim nie robi, ale z drugiej strony, jak ostatnio zrobił tą aktualizację, to musiałem od nowa save'a wgrywać, co nigdy nie jest fajne. Więc wysłałem jeszcze pozostałe nasze wojska na te różne tutaj fronty, żeby się tym przynajmniej trochę zajęli, ponieważ no nie chcemy, żeby mieć aż tak dużo tutaj punkcików. No niestety, zanim pokonamy aliantów, to trochę minie. Pamiętajcie o tym, że jeszcze walczymy z Chile. Tak, Chile to jest jeden z majorów. Więc no niestety, trochę nam to zajmie. A zazwyczaj nasza produkcja dywizji polega na tym, że po prostu nam się najpierw sojusznicy pokazują, później nasze. Więc tak, tutaj oczywiście zostawiamy tych. No, nie będzie problemu w głównej mierze, jeżeli chodzi o to, żeby przepchnęli nas, ale ja tutaj sobie dalej daję wydajność i oj, przełamali nasz szyfr. Szkoda, że my też mamy wasz przełamany szyfr. Tylko udaje mi się tutaj nawet przebić trochę. Znaczy się Włosi, no niestety, nie mają aż tak dobrych dywizji. Na szczęście nie zabili Mussoliniego, a mogą. Tak, jest taka opcja, żeby załatwić Mussoliniego. Więc my tylko pociągnijmy sobie tutaj dalej. Niestety mamy góry, co nie jest najlepszą rzeczą. Dobra, krew. W ostatnim odcinku go wyzwalaliśmy, ponieważ okazało się, że ktoś wylądował na nim, a nawet nie zauważyliśmy tego. Więc co? Musimy dokończyć tylko te rzeczy, więc może zacznijmy od Królewskich Sił Powietrznych. To powinno nam nieco wspomóc na ten czas, a w międzyczasie też poróbmy sobie inne rzeczy. O, się zdesantowali tutaj. Jak wygląda nasz tutaj, jeżeli chodzi o was? Znaczy się wygląda na to, że nie mogę was, a bo jesteście w walce. Dobra, podzielmy w takim razie tutaj tych 10. Was też możemy podzielić i czego oboje nie możecie dostać rozkazu? A dokonujecie naprawy, dobra. Wy wszyscy macie rozkaz, a wy nie, ponieważ to jest jedyna nasza flota, która mogłaby dać nam descent. No niestety nie mamy potężnej floty angielskiej, niemieckiej. Z tego względu, że no niestety, ale nie udało nam się tam zdobyć. Wycofują się. A, czyli się udało nam przepchnąć. Ale szkoda, że akurat tam, gdzie jest więcej dywizji. No niestety, tamci nie są zbyt fajni do przełamania. Sycylia, najgorsze miejsce świata.
Coś tutaj mamy decyzję. Tak, mamy tutaj trochę rzeczy, sobie to wyłączajmy. Wenezuela blokadę. Tak, to jest jedyne państwo, które możemy zrobić blokadę, Wenezuela i... Trochę śmieszne to jest. Okej. Tak, nadal czekamy, żeby zaatakować Wielką Brytanię, ale zanim to zrobimy, to... Tyle czasu minie. Dobra, mamy już rafinerię, to znaczy, że możemy zacząć się budować. No, w skrócie na tym polega, jak się dostaje budynek. Więc tak, w wszystkich regionach oczywiście budujemy, ponieważ to jest materiał, który będzie nam potrzebny na przyszłość. W sumie stal też, do budowy statków i chrom, ale taką bardzo, bardzo daleką przyszłość, a to ci to taka bliska przyszłość. Po czym możemy zacząć w sumie budować cywilniaczki. Zrobimy sobie tutaj taki okręg cywilniaczków. O tutaj. Z tego względu, że no mamy całą liczbę fabryk i musimy sobie trochę podbudować ją. Okej, w takim razie wysyłamy do tyłu te wszystkie no projekty, one nie są aż tak nam bardzo potrzebne obecnie. No trochę naspamiłem sobie. Trochę bardzo. Ale niedługo powinniśmy zobaczyć rafinerię. A więc tutaj jak się skończą budowy te wszystkich kolei, wszystkich rzeczy, tak, piątka aż od stolicy, to wtedy zaczniemy atakować. Na szczęście to jest proste, jak ma się dywizje, no, tych desantowe, no to nie mamy aż tak wielkiego problemu z tym. Tutaj sobie jakoś radzimy. Jakoś. No, najbardziej problematyczne jest to, że jest w małej... Na małym terenie jest dużo dywizji. To jest ten największy problem. Okej. Okay. Możemy już tak silnik rakietowy. Musimy jak najszybciej silnik rakietowy zdobyć i zbudować tam te wszystkie... Tak, nie cierpiąc. Te wszystkie odrzutowce. Ile tutaj zginęło? Trochę dużo. Produkujemy po prostu starej daty łodzie podwodne i się dziwimy, że one toną co chwila. Okej. Okay. O, prędzej chyba nam się uda to zrobić, bo nie atakują nas. O, udało nam się zrobić. Okej, okay, więc niech tylko odzyskają organizację i za chwilę zaatakujemy. Przydałoby się, żeby odzyskali też trochę więcej. Ogólnie nie pokazywałem Dalekiego Wschodu, co za chwilę zrobię. Bo jak się spojrzałem na niego, to ja takie, o mój Boże, Japończycy są tacy... O, są po prostu... można na nich polegać. Zobaczcie, co zrobili Japończycy. Chyba państwo tak. Nie, państwo chińskie nie, ale możliwe, że się tym też zajmą. No, zrobili tutaj tak wiele rzeczy. Zajęli też gumę ich, więc oni już nie mają gumy. To naprawdę nam pomoże. Tutaj mamy bombard, ale chyba pod ich stronie. Tak, jak to wygląda z powietrzem? Powietrzem słabo wygląda, bo mają tutaj mnóstwo tych samolotów. No, więc... Co tutaj mamy? Dlaczego mamy podstawowy? Aktualizacja. Po aktualizacjach zazwyczaj się dzieją dziwne rzeczy. Mamy zaawansowany, ale już mamy ten. Więc nie wiem, co tak chciał nam bardzo pokazać. Nie wiem, to, że już możemy więcej tego pobudować. Możemy pozmieniać, ale i tak gumy nadal nie mamy. Czego tam mało mamy wyprodukowanego? Tego mamy. Więc tutaj też damy. Tylko, że w ogóle nie mamy tego w zapasach. Fajne jest to, że czołgi nie potrzebują gumy i dzięki temu nie mamy aż takiego problemu z tym. Moglibyśmy po prostu zamienić na ten czas tutaj w Marines to na czołgi i dosłownie to byłoby lepsze, ponieważ przynajmniej mamy je w zaopatrzeniu. Więc poczekamy sobie chwilę, jak tutaj powrócą. No i atakujemy. No. I to było szybkie. Dobra, wyślijmy jeszcze Halera, tylko żeby tutaj już był. I tutaj Andersa też tak samo. No nie, sobie nie poradzicie, ale potrzebuję was tutaj, ponieważ
Zrobimy to na kilka armii. Upadek Kairu, chociaż Kairu jeszcze w ogóle nie... Nawet nie zdobyliśmy, więc... super, więc tak, Anders oczywiście pójdzie tutaj na południe. Jeszcze to jest fajniejszy kierunek, dlatego że tam trochę jest kolei. A... znaczy Anders, Haller. A Anders pójdzie tutaj południową Afryką. Południowa Afryka nie jest najlepszym miejscem, ale musimy zdobyć tutaj wszystkie porty. Więc tak bywa. Okej, więc niech się tutaj szybko przebijają. Tak, wy z tego rozkazu pójdźcie o tutaj. Wy. Nie chcę tego. Z tego rozkazu idźcie tu. Aj. Okej. I wy. Z tego rozkazu. O Jezu, prawie cała armia tam była wysłana. Idźcie tutaj. Tak, linie zostały. Okej. Okay. A nie. Anders nie ma. Dobra. Czekaj. Nie, Anders ma. To nasi Marines nie mają. Na razie ich zostawiam. Z tego względu, że oni są na miejscu. Musimy jak najszybciej tam się przebić, bo później to po prostu będzie mordęga. Więc możemy zacząć już budować kolej w skrócie. Zacznijmy od tego miejsca. I tak naprawdę możemy budować piątkę z tego względu, że zanim się wszystko tam porobi, to minie dużo czasu, więc nie będzie problemu. Musimy wysłać tą kolej do budowy jak najszybciej. No, żałuję, że nie budowałem cywilniaczków, ponieważ szczerze powiem, no, meta na to, żeby najpierw budować cywilniaczki i później być wielką potęgą cywilną, to po prostu jest najprostsza rzecz do wygranej na długą, na dłuższą metę. Okej. Guma, guma, guma. I dalej gospodarka. Teraz pójdziemy tylko w gospodarkę już, żeby dokończyć to. Więc tak, Brytyjczycy oczywiście tutaj nie mają nic. Peru to nie my. I no i zaczyna się pierwsze problemy. Jeżeli uda nam się zdobyć Tobruk, to jesteśmy mistrzami. A jeżeli nie, no to czeka nas bardzo długa walka. Bardzo, bardzo długa walka. Więc obyśmy zdobyli Tobruk. A jeżeli nie, no to buduje się kolej. Tyle powiem. Ale wygląda na to, że Tobruk chyba nie zdobędzie, nie zostanie zdobyty. A my po prostu wyślimy naszych Marines inną część świata. Na przykład tutaj. Mogę tutaj pójść już. Nie będzie problemu. Aby tylko porty nie poszli. I wy tak naprawdę nic nie macie do roboty, bo w głównej mierze musimy wybudować wam kolej tutaj. I punkt zaopatrzenia z tyłu nieco, ponieważ lubią atakować nam. No i czekamy. Tak, i tak właśnie będzie wyglądały kolejne nasze odcinki, więc dlatego też nie będę przez dłuższy czas nie będę przez dłuższy czas tutaj nic robił z odcinkami, tylko po prostu poczekam sobie chwilę, zapewne z godzinę będę musiał grać, żebyśmy się zajęli Afryką i potem dziękujemy. Dało wam się tak rozbić? Nice. Chodzi o to, żebyśmy ich oddzieli w głównej mierze. Żeby nie było tutaj żadnych... żebyśmy nie mieli tutaj już żadnych gości. W ogóle też tutaj na Krecie jesteśmy. Nie wiedziałem o tym, ale z Krety chyba jest dobrze, że jesteśmy, dlatego że tutaj wysyłamy samoloty. Więc tak, jak sami widzicie, nawet nie muszę nic za bardzo tutaj robić. Do pewnego momentu po prostu... nic tutaj się nie będzie działo.
po czym zacznie się dziać bardzo dużo. Więc... kolej. Jest piątka? Ale dziwnie się pobudowała. Naprawdę dziwnie. Zazwyczaj jak się piątka buduje, to najpierw się buduje wszystko, a później dopiero reszta, więc... Albo AI mi pomogło, albo nie wiem, co się stało. Dobra. Pierwsze co, to musimy pociągnąć sobie kolej tutaj. I ją też zacząć budować na samym... priorytetowo, na samym początku. Dlatego, że jak pójdziemy na zachód Afryki, to już nie będzie aż tak miło. Etiopia jeszcze ma fajnie, jeżeli chodzi o nią, dlatego, że tutaj, jako że mają własny content, to mogą sobie pobudować trochę kolei. I dzięki czemu po prostu jesteśmy w stanie teraz tutaj z nimi walczyć. Na szczęście ona nie jest w frakcji, więc będziemy mogli szybko ją oddać Włochom. Bo nie wiem dlaczego, ale ciągle są w wojnie bezfrakcyjnej. Mają Unię Afrykańską. Nie wiem naprawdę dlaczego. I jak już tutaj się rozdzieliliśmy, to czas na najdłuższą ofensywę świata. Tutaj. Dlatego, że w głównej mierze oni będą tutaj strasznie dużo stawiać dywizji. A my nie będziemy mieć zapasów, oni nie będą mieć zapasów i to tak naprawdę polega na tym, kto pierwszy dostanie zapasy do tego. I lepsze tutaj... Dalej... A tutaj też paliwo, chociaż aż tak bardzo my nie ciągniemy paliwa. Co tu się zdesantowali? Co się zdesantowaliście? Na szczęście mamy maczka, który jest w pobliżu. Więc maczek tutaj przypłynie. Dziwne, dlatego że ja tutaj dużo łodzi podwodnych wystawiłem. Co się stało z naszymi łodźmi podwodnymi? Znaczy się niszczyciele wygląda na to, że wszystkie zostały zniszczone. Wygląda na to, że po prostu nasze statki zostały tutaj zniszczone. Okej, dajcie mi te łodzie podwodne. Tylko się połącz z tym. Możesz? No to się połączysz z tym. W takim razie... A wy też stworzymy nową flotę z was. Tego gościa damy. No, aż tak bardzo na marynarki nie patrzę. Tutaj dajmy sobie tą flotę. A tutaj niech się robi. Okej. Znaczy się nasi sojusznicy powinni sobie poradzić w głównej mierze, a my też. No, nasze dywizje są o wiele lepsze od tych tutaj. Więc nie ma problemu. Więc tylko musimy poczekać chwilę i powinniśmy się pozbyć tego desantu. No, koniec. Więc wracajcie bronić Francji. To się przydałoby, żebyśmy mieli jakąś obronę tych wybrzeża. Więc wracają już, pozbyliśmy się tych Brytyjczyków, jest fajnie, mamy powoli już z powrotem gumę. No, z powrotem trochę mamy gumę. Znaczy się zgaduję, że tutaj już powoli się nam wystawiają te wszystkie, jeżeli chodzi o produkcję z materiałami. Jak to wygląda? Jeszcze trochę poczekamy. No, wybudujemy najnowocześniejszą kolej na świecie. Okej, więc wy bierzecie Etiopię i oni powinni teraz stworzyć nowe państwo, no właśnie, które nas zbytnio nie obchodzi.
my chcemy dalej tylko tutaj atakować, tylko dlaczego... Co się stało? Chyba nie są w wojnie, dlatego jeszcze nic nie możemy zrobić. Wait a second. Jak wyście to zrobili, że są... Jak oni zrobili to, że oni są w wojnie przeciwko nam? Jak to się stało, że oddałem to... Chyba rozumiem powoli, co się stało dokładnie. Stało się coś takiego. Że my. Tutaj. Że my, jak oni ich wyzwolili, to stali się marionetką chyba nie tych Włoch, tylko innych Włoch. Tych po drugiej stronie. Co jest trochę głupie z jednej strony, ale z drugiej strony no, trochę nawet zrozumiałe, dlatego że po prostu mi się pomyliły tagi, jeżeli chodzi o te Włochy. No i przez co mamy taką dziwną sytuację. Na szczęście mamy port, więc to nie jest problematyczne, ale musimy się pozbyć tych Włoch. No nie powiem, może by się zbuntowali przeciwko Mussoliniemu, ale trochę głupio to wyszło, że my oddaliśmy i oni... Od razu mówię, w poprzednim razie nic takiego się nie stało, więc to jest bardziej takie randomowe, co się stało. Że można powiedzieć albo 50-50, albo po prostu jak to dany ten randomizer robi w grze. Bo jakbyście nie wiedzieli, w Hoju jest randomizer. Więc trochę śmiesznie wyszło. Gdybym się nie spodziewał, że coś takiego może wyjść. Bo zazwyczaj łatwo jest wykryć, które to jest dokładnie państwo, bo państwo, które papetuje, no to jest to państwo, tylko wtedy bym zapewne było coś takiego, że było ustawione coś w stylu papetuj przez Włochy, a wiadomo, że są dwa Włochy o tym samym, znaczy się o tym samym tagu, no. A, już wiem, bo jest oryginalny tag i jest taki tag... Nie, jakbym włączył tej dobałek, to byście zobaczyli. Jest oryginalny i taki pokazowy. I ten pokazowy, no to przy wojnie domowej jest fajny, ale przy innych no, częściach gry to nie jest aż taki ciekawy. Dobra, tutaj sobie poradzimy z tym. To nie jest tak, że my sobie nie radziliśmy wcześniej. Powstało po prostu państwo, które kompletnie, ale to kompletnie nic nie miało na samym początku, więc... Więc to nie jest aż tak strasznego. Ale przynajmniej zobaczyliście. Więc niedługo będę już kończył ten odcinek, po czym po prostu sobie włączę coś na słuchawkach i będę powoli grać. Potem powoli tutaj wszystko robić, powoli tutaj pozbywać się ich. No trochę szkoda, że oni tutaj są. No niestety też korów nie mają, co też jest takim minusem, ale odzyskujemy nasze kolonie, to jest fajne. Oraz też bez zaopatrzenia udaje nam się tutaj popnąć, co oznacza, że w miarę okej tutaj idziemy. Myślałem, że trochę będzie gorzej. Ale sobie pobudujemy jeszcze ten punkcik, to powinno być lepiej. O, jeszcze Haller już tutaj ma punkt zaopatrzenia, więc możemy włączyć. Haller? Anders, ciągle mylę. Są koło siebie, kurde. Dobra, lepsze silniki. Potrzebujemy ich do samolotów. Oraz też w takim razie sobie już samoloty zaczniemy robić. I w kolejnych odcinkach będziemy już mieć odrzutowce. Więc w głównym mierze nie wiem, dlaczego wyście zaatakowali Tobruk, kiedy możecie pójść dookoła dosłownie Tobruku i pokonać ich wszystkich. No właśnie. Czasami się zastanawiam nad AI. Mogą dosłownie zaatakować inną prowincję, a one i tak
zaatakować tą jedną. Oraz ta muzyka, co to jest? Czasami się dziwię, co, jaką muzykę oni dodają do Hoja. Jest dziwna. Okej, okay. I jak sami widzicie, też guma powoli nam wraca. Więc... Alleluja, i do przodu. Może trochę czołgów sobie porobimy więcej. No trochę więcej jeszcze. I... Tak naprawdę to już w sumie... Powiem tak, żebyśmy wybudowali tą flotę, to ona... To nie jest jakoś mega bardzo możliwe. Dlatego myślę, że zrobimy sobie powietrzno-desantowy. Może wtedy się coś uda, a jeżeli nie, no to mówi się szkoda i że tak powiem, zobaczycie się, kiedy już będę mieć jakąś mega wielką flotę wybudowaną w 50 roku. Nie, w 50 roku, co ja mówię. W 50 roku to nawet nic nie będę mieć wybudowanego, więc... No ale tutaj zobaczcie, główni gracze, no to oni 5 milionów stracili, 4 miliony. Mamy Chile, no, wolną Francję, mamy no, pokonaną, więc już ledwo co może robić. Co się zmienia? Tak się zmienia. A nie, 18 milionów, my 6 milionów. Francja, Włochy dostały dosyć sporo. Nie wiem, dlaczego mają aż tak dużo jeszcze kapitulacji. Czy to przez Palermo tak strasznie dużo jest? No. Więc nasza kampania afrykańska będzie kontynuowana. My tutaj już w niektórych miejscach już dalej już nie pójdziemy, a w niektórych to jeszcze dojdziemy dalej, więc nie będzie problemu. Na szczęście nasze rafinerie gumy... O, już jesteśmy już na plus. Nice. Nasze rafinerie gumy już są na takiej produkcji, że po prostu nic lepszego nie będzie. Okej, więc się z wami żegnam, z wami trochę. No to cześć.